www.radiownet.pl. Media prawdziwie publiczne. Najpierw trzeba mieć pomysł na telewizję. Telewizja powszechna, telewizja publiczna powinna istnieć. To jest bardzo ważne po to, żeby była jakaś, tylko musi być kierowana przez ludzi niezależnych. Na czele takiej telewizji powinien być taki ktoś, kto nie będzie się brał Dworaka z Rady Krajowej, a Dworak się boi kogo? Komorowskiego, prezydenta i tak to wszystko leci. I posłów, i senatorów. No właśnie. Więc jeżeli tak będzie i to zło idzie od góry, no to ona się potem kumuluje dalej. Telewizja publiczna z programami, z redakcjami. Jaka jest największa zbrodnia w tej chwili, która została dokonana w telewizji? Zniesiono redakcję. Telewizja przestała być karmiona własnymi dziełami, własnymi ludźmi. Tylko co? Otwarto ją na zewnątrz. No to ani to dzięki temu nie uzyskano mniejszych kosztów, natomiast ubezwłasnowolniono się. I to niestety zaczęło się od Walędziaka, który z pampersami jak tam nastał, prawda? Po pierwsze właśnie spowodował takie zmiany. Zresztą w ogóle Polska została sprzedana wtedy. Główne te pomysły Balcerowicza, który się nałykał w Ameryce, bo wysłano go do Ameryki. Wie pani, kto go wysłał do Ameryki? Werblan. Czyli szkoła wyższa ekonomii, tylko Instytut Wyższa Szkoła Marksizmu i Leninizmu. Tam Balcerowicz jako młody człowiek pojechał do Ameryki, tam łyknął Friedmana i tam jeszcze kilku liberalnych tego, przyjechał do Polski i zaczął lansować te zmiany. Mało tego, jak się spotkał z Amerykanami, to przyjął najgorszą, najbardziej skrajną prawicową koncepcję, żeby wszystko sprywatyzować. No i mamy, jeździliście w tym roku przez Polskę, prawda, i puszczaliście taki program. Nie ma, nie ma, nie ma.